portu w Gdyni wchodzi Batory. Tym razem nie z normalnego rejsu do Indii. Przywozi z Telsinek ostatnią grupę naszej ekipy olimpijskiej, a wśród nich bokserów. Zygmunt Hychla, mistrz olimpijski, przywiózł do Polski złoty medal. Ankiewicz, zdobywca srebrnego medalu, zrobił radosną niespodziankę wszystkim miłośnikom sportu. Wielotysięczne tłumy zebrały się w porcie na powitanie naszych olimpijczyków. Ludność Gdyni i Gdańska, delegacje sportowców i zakładów pracy witają serdecznie tych, którzy spisali się najdzielniej z całej polskiej ekipy olimpijskiej.